postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi pośmiertnie pan Wojciech Janusz Rybakowski. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie przekażę na ręce żony zmarłego pani Anny Rybakowskiej, wojewoda pomorski pan Dariusz. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zgromadziliśmy się, aby pożegnać na pewno świętej pamięci Wojciecha. Bóg ma swoje plany, których my nie znamy. Nie rozumiejąc tajemnicy wieku, czasu, życia naszego, możemy powiedzieć w takiej chwili jak ta. Spodobało się Panu Bogu, aby odwołać Wojciecha z tego świata. Spodobało się szczególny dzień, kiedy go żegnamy, albowiem Pan Bóg tak sprawia, że ludzie, którzy uczestniczą życiem swoim w dziełach Boga, w szczególny sposób pozostawia nam ten znak, jakim jest, że odchodzą Wigilię. Wigilię ważnego wydarzenia Bożego. Jutro Niedziela Palmowa. Pamiętamy, jak organizował je tę procesję świętej pamięci Wojciech. Dzisiaj właśnie Wigilię tej uroczystości odprowadzamy go na cmentarz. Oznakiem właśnie uzewnętrzniającym jego służbę Panu Bogu to jest palma. Znak zwycięstwa i znak sprawiedliwości. Takim go zapamiętamy. Zwyciężał poprzez organizowanie właśnie tych wszystkich dzieł, do których nas zapraszał. Jednocześnie żegnamy więc jako tego, który zwycięża śmierć w Jezusie Chrystusie, jako człowieka sprawiedliwego. Pana niech będzie tego znakiem. Dlatego gromadzimy się, aby go pożegnać. Jego śmierć napełniła bólem jego rodziny, wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z Ojciechem w domu naszego Ojca. Bóg miłosierny, daje.